Hejka, witam serdecznie. No w dzisiejszym odcinku sos serowy, pasujący niemalże do wszystkiego. Do makaronu, ziemniaków, ryżu, kaszy, a nawet jak ktoś jest na diecie, możemy sobie go użyć do gotowanych warzyw. Oczywiście nie zlać te warzywa tym sosem, tylko tak do smaku je doprawić. I teraz tak, mamy tutaj różnego rodzaju zioła. Dosłownie po malutkiej szczypcie, tu jest wszystkich ziół łyżeczka, dosłownie, nawet może nie. Czyli tymianek, rozmaryn, zioła tajskie, ale to zioła tajskie tylko opcjonalnie. I w sumie dorzucić można sobie każde zioło, tak żeby było coś widać w tym sosie, minimalnie do smaku. Dwa ziele angielskie, liść laurowy, serek Gouda, mnie smakowo najbardziej podchodzi. Z Biedronki, złoty 30 za kosteczkę. Jogurt typu greckiego, pierwszy raz będę robił na jogurcie. Miejmy nadzieję, że wyjdzie, zawsze na śmietanie robiłem. I kostka rosołowa, ktoś powie, no słuchaj pijany, kostka rosołowa, sama chemia. Niby tak, ale to jest bardzo szybka wersja tego sosu, bo można zrobić to oczywiście na domowym rosołku. Do tego można dodać sobie odrobinkę kurkumy, żeby podkręcić sobie koloryt tego sosu, ale nie trzeba. I oczywiście na to, do tego wszystkiego będzie potrzeba jakieś pół litra wody, żeby rozpuścić tą kostkę. To jest kostka warzywna, dlatego warzywna, że jest mniej słona niż rosołowa z kuraka czy z koguta, czy tam jeszcze innego zwierza. Pół litra wody, może nawet ciut więcej, 510-520 ml, dlatego że później będziemy go troszeczkę redukować, więc trochę go podejdzie. Przejdźmy do następnego kroku. Dobrze, mamy garnek z tym bulionem, wsypujemy sobie przyprawy, ziele angielskie już jest, wraz laurowym. Rozpakujemy sobie serek. Serek leci cały. W ten oto sposób. I powolutku będziemy sobie czekać, zanim on się rozpuści. Mu trzeba pomóc się rozpuścić. Często w sosie są takie kawałeczki tego serka, ale to nie przeszkadza, bo generalnie bardzo fajna sprawa, bardzo dobrze smakuje. Także na spokojnie tu trzeba zrobić wszystko, pomóc mu rozpuścić. Oczywiście pieprzu również, zaraz go dodamy w sumie. Całe te, aha, muszę jeszcze sobie wziąć ręcznik, znaczy się, o, ręcznik, ujmy pieprzu. Można sobie dołożyć również majeranków, to nie ma problemu. Teraz musimy tu trochę tak to jak na razie wygląda, to będzie lepiej wyglądać. Dobra, już nam się pogotował kilka minut i teraz co robimy? Dodajemy sobie w sposób taki jedną dobrą łyżkę jogurtu.
Oczywiście tu musicie eksperymentować, żeby zobaczyć, ile wystarczy. Troszeczkę przycharkujemy. W taki oto sposób. Rozjedziemy go sobie w kubeczku. Teraz co robimy? Wyłączamy oczywiście. Pamiętajcie, żeby jogurt typu greckiego miał powyżej od 3,5 do wyżej procent, dlatego że te 0,003 tam się w ogóle nie nadają. One się nam mogą po prostu zważyć. I teraz tak, wyłączyliśmy gaz. Teraz odczekamy chwilę, żeby to się nie gotowało. I chwila prawdy. Dobra, mamy to, że tak powiem, ale widzę, że sos jest jeszcze mało gęsty, więc co zrobimy? No zrobimy to, czego nie lubię robić, czyli dodamy sobie trochę mąki. Palnik nie działa za bardzo. Chodź sobie. Ale gorące. Dobra. Łyżeczkę mąki tylko dodamy. Na trochę wody. Łyżeczkę wody na trochę mąki. I oczywiście mąki jak najmniej, bo nie chcemy, żeby to było jakoś super ciężkie, a wiadomo, są inne metody zagęszczenia sosów, ale robimy to w sposób taki, ja robię tak przynajmniej. Już sobie zaczyna się oczywiście gotować już. Po jednej łyżeczce wlewam, tak żeby złapać gęstość. Nie chcę wlewać całej tej mąki. Co robimy? Mamy mąkę już rozprowadzoną w wodzie, więc teraz po łyżeczce na gotujący się sos wlewamy. Nie chcemy tej mąki, żeby było dużo. Najlepiej ją omijać i szukamy sobie odpowiedniej konsystencji, która nam będzie pasowała. O, i chyba ładnie. Chyba zaczyna łapać. Tak, zaczyna łapać. Przemyślałem
dodajemy. Już się zaczyna robić elegancko. Jeszcze możemy chwilę utrzymać, żeby się zredukował. On jeszcze bardziej zgęstnieje. Będziemy mieć to już z głowy. Będzie gotowy. No, zaczyna kipieć. I tak go redukujemy. Zredukować go jak najmniej mąki i nam elegancko zgęstnieje. Coś nie chce palić. Dobra. Dobra, sos jest skończony, wygląda to tak, on się zważył, nie zważył, tylko ściął, przepraszam, to jest normalne, a tu obok jest, miałem hop do tego, i właśnie po redukcji tak to wygląda, on zgęstniał cholernie, podpalimy pod nim, i właśnie on taki ma być, on teraz zgęstniał, dostanie ciepła i znowu będzie lejący się, gładki jak samitny. Idealny właśnie do makaronu z mięsem, do ryżu, do kaszy, do ziemniaków. W sumie pasuje do wszystkiego. Mówię, on smakuje tak jak zupa z knora, ser w ziołach. Mniej więcej to przypomina. Także polecam. Polecam gorąco. Na razie.